To są Władcy Sieci, a to jest Cyber Marian. Jak byś opisał to, co ty robisz na YouTubie? No, Marian nie jest za bardzo określony, bo robi tak naprawdę wszystko. To jest taki misz-masz. No okej, okay, to jakbyś, jak wszystko, to nie wiem, od, no, pięć rzeczy, które robi. Takie scenki, jak w serialach. Amerykańskie trailery polskich produkcji na przykład, tak. Ukryte polskie megamiksy, też znane. Jest też doktor Marian Cyberski. Co tam jeszcze jest? Jest seria, w której mnie wciąga, na przykład do telewizji, do internetu. Co cię wciąga? Telewizja mnie na przykład wciągnęła i byłem różnymi postaciami z telewizji albo z różnymi postaciami z internetu. Jest jeszcze też lubiane przez moich widzów cyberinfo, czyli odpowiadam na pytania widzów w dosyć nietypowy sposób. Z takim troszkę można powiedzieć rozmachem. No dobra, i ty, to jest bardzo wiele tych form. Ten budzik dzwoni, o której w domu Cyber Mariana dzwoni budzik? Budzik? Budzik. Budzik pisze, ale o której budzik dzwoni? Budzik dzwoni 8.32. 8.32, Cyber Marian otwiera oko. Dokładnie. I co, zakłada okulary? Jeszcze nie, najpierw muszę otworzyć drugie oko. Dobra. Dobrze. Potem okulary i zaczyna się rozkmina. Okej, okay. I jak ten proces twórczy wygląda? Znaczy, tak naprawdę to wygląda tak samo. Przebiega w ciągu tygodnia tak samo, czyli w poniedziałek nagrywam, wtorek, środa montuję, w czwartek rano drobne poprawki i w czwartek 18 publikuję. A w piątek już rozkminiam co na poniedziałek, a weekend wolny dla rodziny, bliskich. Czyli Cyber Marian i YouTube to jest po prostu twoja robota od poniedziałku do piątku? Tak. Z weekendem wolnym? Tak. Tym się zajmuję już, tylko i wyłącznie. Jak dużo to jest roboty? No to zależy od filmu, no ale tak jak mówiłem, to wszystko wygląda tak samo w ciągu tygodnia. To jest 8 godzin dziennie, czy raczej, no, powiedziałbym, długie spacery po parku w poszukiwaniu inspiracji? To tak. Świeże powietrze musi być. Biegam ostatnio nawet. Także mózg się musi przewietrzyć. I tam czerpię inspirację, na świeżym powietrzu. Mam też takie swoje ustronne miejsce w lesie. Słuchaj, ty na początku, kiedy był początek? Może ustalmy. Początek był 3 lata temu. Na początku postanowiłeś, poszukam fajnych okularów, poszukam włosów, stworzę kreacje, jakie jeszcze na YouTubie nie ma, czy tak wyszło? Nie, jakoś tam gdzieś podświadomie chciałem taką postać stworzyć, a zaczęło się od zwykłego żartu, takiego rodzinnego, można powiedzieć, ponieważ zremiksowałem swoją babcię, którą wcześniej nagrałem na dyktafon, do takiej elektronicznej muzyki. No i szukałem postaci do tego teledysku. No i właśnie wtedy powstał Marian. Taki właśnie Marian. Słuchaj, kim jest twój widz? Mój widz jest dla mnie wszystkim. A to wiem, a tak bardziej o demografię pytam, bo wiesz, jakbym zapytał dyrektora programowego telewizji, kto ogląda ten program w telewizji, to on by powiedział, no tak, no 16-24, nadreprezentacja w dużych miastach, ponadprzeciętne wykształcenie, no 68% kobiet i tak dalej. A kto jest twój? Powiem tak, no nie siedzę w statystykach, więc nie wiem dokładnie, nie chcę tutaj ściemniać, ale tak, no to chyba 13-17 taki przedział, teraz się zwiększa 17-24. Tak mi się wydaje. 13-17. Co ty masz w sobie czy w swoich treściach unikalnego w twoim przekonaniu, co do tej grupy wiekowej dociera? No sam ile masz lat? 30. W zawieszeniu. W jaki sposób znalazłeś kontakt z 13-17-latkami? Nie wiem, robiłem swoje po prostu. Nic tutaj, nie szukałem jakiegoś drugiego dna. Chociaż wiem, że jestem bardzo odpowiedzialny za młodzież. W tym, co robię, więc na przykład nie przeklinam w swoich filmach w ogóle, totalnie. Jeżeli użyję jakiegoś przekleństwa, to na przykład świadomie, w sensie, żeby coś podkreślało, żeby coś znaczyło, nie jako i świadomie nie przeklinasz? Świadomie nie przeklinam. Bo? Bo się nie powinno przeklinać. A jak oceniasz tych twórców, muszę użyć brzydkiego słowa, na przykład z dupy, którzy przeklinają bez przerwy? Taki format, no co zrobisz? Czy twoim zdaniem na YouTubie filmy z przekleństwami powinny być w jakiś sposób specjalnie oznaczane? Właśnie to mnie zawsze ciekawiło, że właśnie można dowoli przeklinać. Wszystko tak naprawdę, rzucać mięsem na lewo i na prawo, a na przykład pojawi się przez sekundę, kiedy użyć słowa, kobieca pierś, przez sekundę i już film jest zablokowany. Na przykład. Takie ciekawostki mnie interesują. I czy twoim zdaniem one powinny być przez YouTube'a
jakoś rozwiązane. Mówię o przekleństwach teraz. Jest masa młodych, małych dzieciaków na tubie. Nie wiem, jak trochę tu, cenzury prewencyjnej. Jak tu dyplomatycznie odpowiedzieć? No, nie wiem. Nie wiem. Myślę, że nie. Czy robić ograniczenia wiekowe? Nie wiem, czy by to miało sens. Władcy sieci i Cybermarian, wielkie dzięki. Dziękuję bardzo.